Zaczęliśmy kampanię w styczniu 2012 roku. Postanowiliśmy, przyglądając się sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, postanowiliśmy, że dobrym pomysłem jest zmiana systemowa w postaci nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, tak żeby ta ustawa była bardziej przyjazna dla obywateli, którzy chcą zgłaszać swoje projekty ustaw do Sejmu. Poszukiwaliśmy środków na tą kampanię przez 2 lata i w końcu tak się szczęśliwie złożyło, że fundusze szwajcarskie w Polsce pojawiły się i fundusze norweskie. I właśnie z tych 2 źródeł w latach 2012-2015 finansowaliśmy część kosztów z tej kampanii. Zaczęliśmy od tego, że zebraliśmy komitet społeczny, który składał się z osób, które do tej pory zbierały 100 tysięcy podpisów pod obywatelskimi ustawami. Zaprosiliśmy różne komitety, w końcu ostatecznie 6 liderów komitetów społecznych się zgodziło na uczestnictwo w pracach tego naszego zespołu. I ten zespół pracował w drugiej połowie 2012 roku. Efektem tego zespołu była projekt nowelizacji ustawy, który to projekt między innymi zakładał ułatwienie w zbiórce 100 tysięcy podpisów, ale też zapisy, które pozwalały komitetom, które już złożą do parlamentu tą ustawę obywatelską, pozwalały faktycznie zobaczyć efekt swojej pracy w miarę sprawnie. To znaczy my tam zapisaliśmy na przykład, żeby każdemu projektowi towarzyszyło pierwsze czytanie, czyli żeby automatycznie nie trafiały one do parlamentarnego kosza. Ale też wprowadzaliśmy takie zabezpieczenia, które pozwalały, żeby na przykład nie trafiały te ustawy, jak my to mówimy, do sejmowej zamrażarki. Czyli chodzi o to, żeby w tej chwili jest taka sytuacja, że ustawy niepopularne albo nie sprzyjające danemu układowi sił w parlamencie po prostu są spychane do zamrażarki i one czekają na wieczną przyszłość. Ale jest jeszcze też trzeci wariant. Oprócz kosza i zamrażarki jest też tak zwana pralka sejmowa, jak my ją nazywamy. To znaczy projekt ustawy przygotowany przez obywateli jest przedkładany parlamentowi, natomiast w toku prac komisji sejmowych, w toku prac Sejmu i Senatu, na końcu okazuje się, że ten projekt jest tak zmieniony, że nawet nie poznają go ci, którzy byli jego autorami. Tak? I my to nazywamy tak metaforycznie, że to jest symbolicznie, że to jest sejmowa pralka, czyli bierze tak tą ustawę, że na końcu po prostu autorzy nie wiedzą, nie poznają swojego projektu. I kiedy już przygotowaliśmy projekt tej ustawy, jesień, zima 2012, to poszliśmy do wszystkich klubów parlamentarnych rozmawiać, czy są w stanie ponad podziałami ten nasz projekt wnieść na forum parlamentu i dyskutować o nim i oprzeć na nim rozmowę w parlamencie związaną z nowelizacją ustawy. No i wtedy pamiętacie Państwo pewnie układ sił, decydowała Platforma Obywatelska i PSL i właściwie tak te nasze rozmowy wyglądały, że PiS wtedy jeszcze Ruch Palikota, SLD, rozmawialiśmy między innymi z byłym premierem Millerem, te kluby były za, no bo były w opozycji, tak? Natomiast pamiętam rozmowę
z przewodniczącym PSL-u, z posłem Burym, który powiedział, że oczywiście tak, jeżeli Platforma Obywatelska się zgodzi. No a z Platformą Obywatelską było faktycznie były bardzo trudne negocjacje, rozmowy. Generalnie chodziło o to, że Platforma nie zgadzała się na to, żeby wprowadzać sztywne terminy drugiego i trzeciego czytania. Czyli tam, gdzie my poprzez te sztywne terminy eliminowaliśmy tą zamrażarkę sejmową, czyli jakby dawaliśmy posłom określony czas do drugiego i trzeciego czytania, tam nie było na to zgody, żeby tą nowelizację faktycznie tutaj poprawić. No i my stwierdziliśmy, że oczywiście to nie było takie proste, to trwało ileś miesięcy, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie dziękujemy. To znaczy postanowiliśmy nie poprawiać przecinków, mówiąc kolokwialnie, w tej ustawie, tylko stwierdziliśmy, że poczekamy na inny układ sił w parlamencie. W międzyczasie, w 2015 roku, wystosowaliśmy pismo do byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o to, żeby nas przyjął i żeby złożył nasz projekt w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi wtedy na to pismo. No i tak nastąpił wybory 2016, zmiana układu sił i postanowiliśmy jeszcze raz rozpocząć próbę wdrożenia tego projektu w życie. Natomiast widzieliśmy, że aktualnie rządząca Zjednoczona Prawica, a przede wszystkim PiS, sama z siebie nie wychodzi w kierunku naszej kampanii, nie wychodzi pod takim kątem, że nie dostaliśmy nigdy żadnej propozycji, żeby się spotkać i porozmawiać, tak? Ze strony parlamentarzystów no, PiS-u, tak? Solidarnej Polski czy partii Gowina. Taka propozycja się nie pojawiła. Natomiast co było ważne jeszcze, dlaczego o tym mówię, bo w trakcie wyborów 2015 roku, w pewnym momencie, chyba bodajże to był lipiec albo sierpień, nagle zobaczyliśmy w całej Polsce billboardy z byłą premier Beatą Szydło, billboardy z takim dużym wizerunkiem pani premier i z napisem obywatele decydują, jakiej chcą Polski. No byliśmy wtedy z jednej strony bardzo zaskoczeni, bo nikt specjalnie się nie przejmował, żeby z nami rozmawiać o tym, że to hasło, to jest hasło, które przez 5 lat zostało wypromowane i ugruntowało się jakoś w debacie publicznej dzięki naszym staraniom, tylko po prostu wzięto to hasło i przylepiono na kampanii wyborczej. Z drugiej strony oczywiście się cieszyliśmy z tego, że w ogóle to dostrzeżono i uznano, że to jest ważne, tak? No niestety po wygranych wyborach już to niespecjalnie stało się ważne, ponieważ no, nikt, tak jak powiedziałem przed chwilą, nikt do nas się nie zwrócił z pytaniem, no dobrze, to może porozmawiajmy i poszukajmy takiej formuły tej nowelizacji, żeby ona mogła zaistnieć faktycznie w życiu. I patrząc na tę sytuację, stwierdziliśmy, że pójdziemy do prezydenta. To znaczy, że złożymy te podpisy, te wszystkie podpisy, ponad 230 tysięcy podpisów, w przestrzeni Kancelarii Prezydenta z apelem i z prośbą o to, żeby prezydent przyjął pod swój dach ten projekt i złożył go w ramach prezydenckiej inicjatywy uchwałodawczej. Czyli ten sam
właściwie lekko zmienione pismo, które wcześniej wysłaliśmy do Bronisława Komorowskiego, a na które nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. No i co się okazało? To złożyliśmy to, te podpisy, tak jak Państwo widzieliście na tym filmie, pod koniec sierpnia bieżącego roku i efekt był taki, że faktycznie dostaliśmy zaproszenie ze strony prezydenta. Spotkał się z nami minister Dera i rozpoczęliśmy taki proces rozmowy i negocjacji, jak ta nowelizacja miałaby wyglądać, żeby aktualny prezydent Andrzej Duda był skłonny złożyć ją w parlamencie jako właśnie prezydencką inicjatywę uchwałodawczą. Ja za chwilę będę mówił w toku rozmowy trochę o tym, jak wyglądamy i w jakim miejscu jesteśmy tak zwanych negocjacji czy rozmów, ale tak pokrótce wygląda historia tej kampanii, czyli mamy za sobą 5 lat. Tak? Często też powiem, bo często słyszymy, ile to jeszcze będzie trwało i ile lat jeszcze, aż będzie jakiś rezultat. I te osoby, które zajmują się zmianą społeczną systematycznie na co dzień w Polsce, to wiedzą, że to pytanie no, jest oczywiście zasadnym pytaniem, ale jednocześnie no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja zawsze powtarzam, że jak byliśmy kilka lat temu w Szwajcarii u naszych znajomych z Alten Initiative, to jest taka organizacja, która doprowadziła do tego, że w konstytucji szwajcarskiej znalazł się zapis o tym, żeby cały tranzyt tirów przez Alpy szedł koleją. Tam jest akurat tak konstytucja skonstruowana, że takie zapisy znajdują się właśnie w ustawie zasadniczej, w konstytucji. No więc spytałem, ile lat walczyli, żeby tą zmianę wprowadzić. I teraz zagadka dla Państwa, jak myślicie, ile lat w Szwajcarii? 20. 2. 22 i 5. To pierwsza odpowiedź jest prawidłowa, tak? 20 lat walczyli o to, żeby dokonać takiej zmiany w Szwajcarii, która jest często pokazywana jako wzór aktywności obywatelskiej, wzór referendów, obywatelskich inicjatyw i tak dalej, tak? Więc no, nie jest to droga łatwa, chociaż powiem szczerze, że no, liczymy mocno na to, że nie będziemy tych 20 lat musieli faktycznie, nawet nie będziemy musieli 20 lat czekać na tą zmianę. I to tyle chyba wstępu, tak? Zapraszam do debaty. Będą dwie osoby, czyli ze mną trzy. Chyba, że Paweł Kukiz jeszcze do nas dojdzie. Potwierdzał, natomiast wczoraj, jak usłyszałem przed chwilą, miał dwa koncerty charytatywne, rozumiem, tak? Więc zobaczymy, czy ściągnie do nas. Natomiast chciałbym zaprosić pana posła Piotra Apla z Kukiz 15. Marta Ersac. I pana Jarosława Zbiranka, doktora z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiem, czy będziemy musieli mieć mikrofony, czy nas będzie słychać. Chyba do nagrań, tak. Pierwsze pytanie mam do panów. Jak Państwo myślicie, tak nietypowo, dlaczego zostaliście zaproszeni? Ja zacznę, bo ta odpowiedź jest dość, wydaje się być oczywista. My rzeczywiście jako Kukiz 15 staramy się słuchać obywateli i staramy się popierać wszystkie inicjatywy, które są związane z poszerzeniem wpływu zwykłego obywatela, wyborcy na rzeczywistość. My najczęściej mówimy o wyborach bezpośrednich tych urzędach, które do tej pory nie były wybierane. Na przykład chcemy, by sędziowie KRS byli wybierani w wyborach powszechnych. Dążymy do obniżenia progów referendalnego, dążymy do tego, żeby te referendum łatwiej przeprowadzać. Więc tutaj ta inicjatywa
organizacji INSPRO jest jakby taka absolutnie w nurcie wygłoszonych przez nas poglądów i bardzo, jeżeli tylko będziemy mogli cokolwiek dobrego zrobić w tym zakresie, żeby tu pchnąć do przodu, to już teraz mogę zadeklarować w swoim imieniu i w imieniu całego klubu i Pawła Kukiza, że pomożemy, jak tylko będziemy mogli. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nas jest 30 i nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, czyli będzie nieco mniej. To był żartem, był serio. Ale chcemy, by ten głos był słyszany i chcemy reprezentować głos obywateli. Bycie w opozycji, jakby już powiedział wcześniej Rafał, że bycie w opozycji ułatwia sytuację, bo wszyscy, którzy są w opozycji, chcą dopuszczać obywateli. Jak przychodzi do rządzenia, to nagle okazuje się, że to nie jest najlepszy pomysł, że to jeszcze trzeba poczekać. A my na pewno zdania nie zmienimy, jakkolwiek będziemy mieli wpływ na władzę, na pewno ją wykorzystamy po to, by dać władzę obywatelom, bo na tym naprawdę nam zależy. Dziękuję. Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw obywatelskich i dlatego jesteśmy żywotnie zainteresowani we wszystkich działaniach, które mają na celu usprawnienie, pewne ułatwienie korzystania przez obywateli z różnych instrumentów, z konstytucyjnych praw, z różnych instrumentów demokracji bezpośredniej. Stąd też dzisiejsza debata, dzisiaj w ogóle temat, który podjął Instytut, no, jest jednym z bardzo ważnych tematów, na które zwracamy uwagę, wokół którego prowadzimy badania, działania i muszę powiedzieć, że temat ten też wzbudza duże zainteresowanie obywateli, które przekłada się w różnego rodzaju wnioskach, propozycjach, postulatach, które trafiają do rzecznika i my staramy się na nie bardzo, staramy się w sposób poważny reagować i podejmować takie działania, które właśnie miałyby na celu unowocześnienie, usprawnienie wszelkich mechanizmów i w tym mechanizmu dotyczącego obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. To ja się jeszcze spytam na początku o list, który wysłał Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar, do minister Sprężyńskiej z 2016 roku, który to list dotyczył możliwości zbierania podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi przy wykorzystaniu internetu. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby ten list wysłać i jakie są kulisy? Szanowni Państwo, tak jak wspominałem, problematyką obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zajmujemy się już od wielu, wielu lat i przygotowaliśmy różnego rodzaju wystąpienia dotyczące wzmocnienia tego mechanizmu. To jest to jednak instytucja, która wymaga specjalnych gwarancji. Między innymi przygotowaliśmy wystąpienia, pamiętam, w 2008 roku dotyczące zmian, które miały na celu wyłączenie obywatelskich projektów spod zasady dyskontynuacji prac i wówczas to było działanie skuteczne w 2008 roku. Natomiast oczywiście bardzo staraliśmy się cały czas obserwować i odpowiadać na różnego rodzaju postulaty obywateli. Jeden z obywateli zwrócił się do nas z propozycją, z takim postulatem. To częste działanie ze strony obywateli, na które my staramy się właśnie reagować, wskazując, że dlaczego nie wprowadzić bardzo prostego, bo ten wniosek nie był jakąś rozbudowaną taką profesjonalną analizą. On po prostu wnioskował do rzecznika, czy aby nie można było zbierać podpisów pod inicjatywą przez internet. To było bardzo takie krótkie, ale szczere i bardzo takie praktyczne wskazanie. No postanowiliśmy iść tą drogą, zwróciliśmy uwagę na to, że no, to rzeczywiście coś jest na rzeczy, tym bardziej, że w 2012 roku rzecznik opiniował europejską inicjatywę ustawodawczą i tam w naszym wystąpieniu zarówno pozytywnie wskazywaliśmy na konieczność
takich rozważenia w odniesieniu do europejskiej inicjatywy ustawodawczej, właśnie możliwości elektronicznego zbierania podpisów jako bardzo, jako procedury bardzo takiej przystępnej, prostej. Ale tam w 2012 roku wskazywaliśmy, że należałoby zastanowić się, czy takie rozwiązanie nie można zastosować w Polsce. Natomiast w 2015 roku ten wniosek pochodzący od obywatela stanowił jakiś bezpośredni impuls do podjęcia po raz kolejny tej sprawy. Zaczęliśmy analizować kwestie, również bardzo z dużą uwagą przyjęliśmy ustalenia toczącego się projektu właśnie Instytutu Spraw Obywatelskich i przygotowaliśmy wystąpienie generalne. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował to do premier Szydło. Najpierw skierowaliśmy to do pani premier Szydło. Zresztą powołując się na jeden z raportów Instytutu Spraw Obywatelskich, przywołując przykładowe propozycje, które zostały tam zawarte, bo dotyczyły one, przypomnę, na przykład kolejnej, oczywiście ja rozumiem, że to były takie propozycje dopiero robocze, natomiast na przykład kolejnej usługi w ramach EWAP-u, czy też powołania nowej platformy przy Państwowej Komisji Wyborczej, to były takie propozycje, ale już w jakimś kierunku idące i to zaproponowaliśmy pani premier, czy mogłaby rozważyć tego rodzaju pracę. Odpowiedź otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji, od pani minister cyfryzacji. Ona była bardzo pozytywna, to znaczy kierunkowo pani minister zgodziła się właśnie z postulatami formułowanymi przez rzecznika, bo to są nasze postulaty, ale my jesteśmy przecież w służbie państwa, więc my jesteśmy tak naprawdę przekaźnikiem trochę państwa woli, państwa wniosków i postulatów, więc tutaj była bardzo pozytywna reakcja. Oczywiście już przechodziliśmy do takich technicznych rzeczy i pamiętam w odpowiedzi było sformułowane szereg wyzwań, jakie są przed tym mechanizmem, to znaczy przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, rzeczywiście one są niesłychanie istotne. Natomiast była też zapowiedź prac takich już ewentualnie warsztatowych, już nad szczegółami tej propozycji. Natomiast później niestety zapadła nad tą propozycją cisza. Nawet w kwietniu staraliśmy się po raz kolejny odświeżyć tą kwietniu bieżącego roku. Tak, wysłaliśmy wystąpienie generalne, czyli kilka miesięcy temu, gdzie ponowiliśmy nasze propozycje i nawiązaliśmy do wcześniejszego właśnie bardzo pozytywnego listu ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. No niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. Dlatego z tym większą radością przyjęliśmy też i zaproszenie na dzisiejszą debatę, mając też nadzieję, że ta inicjatywa nadal tutaj znajdzie posłów, znajdzie partnerów. I oczywiście bardzo pozytywnie w ostatnich miesiącach podchodzimy do tej informacji, że w Kancelarii Prezydenta tam podjęto pracę, więc jak najbardziej wsparcie tutaj z naszej strony, ponieważ inicjatywa ta jest ważna, potrzebna i jak wynika z głosów obywateli, które do nas napływają, po prostu wszyscy oczekiwamy. Ja dodam tutaj do tej wypowiedzi taką informację dla Państwa, że my w 2012 roku nie wpisaliśmy wtedy internetu do tego naszego projektu nowelizacji, ponieważ kiedy wtedy rozmawialiśmy z politykami, to był kompletny science fiction dla nich, tak? W ogóle nie było rozmowy o tym, żeby ten pomysł i ta opcja faktycznie mogła zaistnieć. Więc my się ograniczyliśmy w tym naszym projekcie do jego poprawienia, a nie do dość znaczącej innowacji takiej politycznej, jaką są moim zdaniem, jakim jest wprowadzenie internetu. I teraz, kiedy w sierpniu spotkaliśmy się z ministrem Derą w Kancelarii Prezydenta, przekazując te podpisy, okazało się ku naszemu zaskoczeniu pozytywnemu, że minister jest gorącym zwolennikiem
internetu, uinternetowienia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. I nie ukrywam właśnie, że to było dla nas zaskoczenie, takie w dobrym kierunku. Tak? I od tego czasu było jedno spotkanie takie oficjalne i dwa techniczne. I tam cały czas ten temat internetu był podtrzymywany w taki sposób, że jest na to zielone światło w Kancelarii Prezydenta. Ja to podkreślam, bo powiem szczerze, po tym pierwszym spotkaniu nawet myślałem, że nie wiem, może się przesłyszeliśmy, może to jest jakieś chwilowe, ale później w toku kolejnych spotkań i rozmów to się potwierdziło. Natomiast to, co jest ważne, teraz tutaj do pana posła będę miał pytanie, bo w toku tych rozmów pojawił się inny wątek związany z likwidacją zamrażarki sejmowej. To znaczy powrócił taki opór, który już państwu, o którym państwu opowiadałem, który był w trakcie rozmów z Platformą Obywatelską w latach 2012-2013. To znaczy opór polegający na tym, że wprowadzanie posłom konkretnych terminów, jeśli chodzi o przyjęcie lub nieprzyjęcie ustawy, czyli drugiego i trzeciego czytania, no jest, może być odebrane przez parlament i bardzo negatywnie, jako co, że tutaj narzucamy posłom, jak mają pracować. I te argumenty, pamiętam, pojawiały się, tak jak powiedziałem, w rozmowach z PO, z panią posłanką, między innymi panią posłanką Katarasińską. I również teraz w rozmowach z Kancelarią Prezydenta mamy taki ciężki orzech do zgryzienia. Ja myślałem, że dzisiaj będzie minister Dera i będzie też o tym można porozmawiać. No a jak nie ma, no to po prostu próbuję państwu nakreślić to sam, chociaż lepiej by to zrobił przedstawiciel prezydenta. I teraz pytanie do posła, czy faktycznie to tak może się okazać, że my... To może być problem. Tak, że na przykład tak jak w tej ustawie jest, że od pierwszego do drugiego czytania jest 6 miesięcy, to słyszeliśmy, że to po prostu może być czasami termin, który nie są posłowie w stanie się wyrobić, albo będą pod presją jakąś czasową, a przecież poseł jest niezależny, parlamentowi nie powinno się niczego narzucać. Ja najpierw przypomnę, jak zresztą omawiałem, bardzo wiele projektów teraz jest narzucony. Na przykładzie Kukiz15, bo ten przykład jest najbliższy. Na 46 projektów, ponad 30 jest mrożonych, Wiktor Leszczar po 2 lata czekają zamrażarce, nie dopuszczone do pierwszego czytania. Więc to jest praktyka każdego marszałka i to działo się wcześniej. To jest wygodne narzędzie, żeby omijać tematy, które teoretycznie powinno się poprzeć, ale nie warto popierać nie swoich projektów itd. itd. Natomiast co do tego 6-miesięcznego terminu. Oczywiście pojawiają się głosy, że jakkolwiek terminowanie może być problematyczne, w sytuacji wakacji, bo jest na sierpień, jest wolny już od wielu, wielu lat, ale 6 miesięcy jest absolutnie wystarczającym czasem. Mało tego, jest bardzo wiele momentów, kiedy Sejm jest zobowiązany do podjęcia działań w określonym terminie. Dzisiaj jest ekspoze premiera. Według zasad, po nominacji przez prezydenta, Sejm ma bodajże 3 tygodnie na to, żeby takie ekspoze się odbyło. No to tutaj nagle okazuje się, że te 3 tygodnie mogą istnieć. Może istnieć sytuacja, w której Sejm jest pospieszany. Więc to argument uważam za mocno chybiony. Mało tego, w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ było w opozycji, zgłosiło tak zwany pakiet demokratyczny. To był zbiór zmian, który między innymi zakładał, że likwidacja zamrażarki
jakby wymuszając na Sejmie odpowiednie działanie w odpowiednim czasie. Czyli jeżeli pojawia się ustawa zgłoszona przez posłów, no to po jakimś czasie musi odbyć pierwsze czytanie, czyli drugie i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie to, co jest proponowane w inicjatywie obywatelskiej. Więc Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego moralnego prawa, żeby na ten argument się powoływać, bo samo to zaproponowało. Inna sprawa, że już o tym zapomniało i dawno, mimo wielu zapowiedzi, projekt pakietu demokratycznego wylądował w zapraszarce, o ironię. Więc jeśli chodzi o te terminy, 6 miesięcy jest absolutnie wystarczającym czasem, żeby móc zorganizować Sejm, czy komisję, czy wszystkie działania. Problemem byłoby to rzeczywiście, gdyby to był miesiąc czy dwa, ale 6 miesięcy jest absolutnie wystarczającym, żeby ten czas znaleźć i choćby waliło się i waliło i wszystko złe, to podczas 6 miesięcy posiedzeń Sejmu jest około 12-13. Więc umówmy się, podczas 13 posiedzeń można znaleźć czas, żeby zająć się tą czy inną ustawą, tym bardziej, że nikomu nie przeszkadza to, że pracujemy w nocy czy w godzinach absolutnie nieludzkich, więc nawet choćby w tych nieludzkich godzinach nie mogę to włożyć. Ale to jest władza, którą ma marszałek, który jest wyłoniony z większości, władza, którą niechętnie się podzieli jakikolwiek marszałek. To jest tylko kwestia ograniczeń, które musi dana większość sama na siebie nałożyć. Więc to jest pewnie nieprzyjemne, ale wydaje się konieczne. A kwestia internetu? Jeśli chodzi o internet, ja jestem gorący zwolennikiem internetu, ze względu na to, że kwestie tych zbierania podpisów, no to one koncentrowały, zbieranie podpisów w sposób naturalny koncentrowało się w miejscach, w których łatwo było te podpisy zebrać, czyli w centrach dużych miast, w większych ośrodkach miejskich, w miejscu, w którym gromadzą się ludzie, to jakby wykluczało z tej takiej zaangażowania obywatelskiego na przykład tych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach albo na wsiach. Kto zbierał podpisy pod jakąkolwiek inicjatywą obywatelską, jeżdżąc od wsi do wsi? To się praktycznie nie zdarzało i nie będzie zdarzać, bo wymaga bardzo dużych środków, a efekt jest niespółmiernie gorszy niż i zupełnie inny niż jakby się zbierało na przykład na Patelni w Warszawie czy na Manufakturze w Łodzi. Więc to po pierwsze, to otwiera możliwość uczestnictwa w procesie demokratycznym mieszkańcom małych ośrodków. Po drugie, obniża znacznie koszty organizatorom takich zbiórek. Znaczy, jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć od razu. Jeżeli jakaś inicjatywa trafia do Sejmu i większość uważa, że ona jest zła, szkodliwa czy cokolwiek, no to po prostu ją odrzuca. Ma na to odpowiednie większość, czy musi przyjąć tę inicjatywę. Więc dlaczego nie dopuszczamy możliwości demokratycznego i takiego obywatelskiego koncentracji wobec ważnych dla danej społeczności tematów? A internet jest tańszy, łatwiejszy, szybszy i przede wszystkim pozwala zaangażować się nawet ludziom, którzy nie mają czasu albo sposobności. Więc jeśli chodzi o internet, ja jestem gorącym zwolennikiem, natomiast znowu opór. Dlatego, że organizacje polityczne, duże partie polityczne korzystają na tym, że na tym problemie zbierania podpisów, to nie tylko dotyczy inicjatyw, ale również możliwości startu w wyborach. Jednym z takich bardzo stresujących momentów, kiedy Kukiz 15 startował do wyborów parlamentarnych, to była kwestia zebrania podpisów. Czy my zorganizujemy się na tyle, mimo że według sondaży poparcie mieliśmy, żeby zebrać te konieczne podpisy do rejestracji list? To była naprawdę bardzo, bardzo nerwowa sytuacja, żeby znaleźć osoby, które będą te podpisy zbierać, znaleźć w krótkim czasie te osoby, które poświęcą czas i pójdą od domu do domu, żeby te podpisy znaleźć. Kolejna sprawa, którą więc partie polityczne, czy duże organizacje polityczne nie są zainteresowane, żeby dopuszczać inne organizacje do tego, żeby uczestniczyły w współtworzeniu władzy. I to jest taki problem trochę mentalny. Druga sprawa to jest kwestia, ale to troszkę poboczna, ale to jest kwestia, czy rzeczywiście wszystkie dane, które są zbierane podczas składania podpisów, to są potrzebne. Czy rzeczywiście jest potrzebny PESEL, adres i jeszcze czasami numer buta i parę innych zdrowych rzeczy. To nie jest niezbędne do tego, żeby ten podpis uznać za ważny. I znowu pojawia się problem, bo obywatele, którzy dostają, spotkają się z człowiekiem, który zbiera podpisy, mówią, czy ja mam mu zaufać, czy ja mam podać wszystkie dane, które umożliwiają na przykład wzięcie kredytów, różnie ludzie myślą.
Więc to jest też rzecz, którą warto byłoby poruszyć. Być może takie, takie internetowe podpisy te obawy, zdejmą, dlatego że te podpisy będą trafiać do centrali, czyli do osoby, której mam większe zaufanie. Mam większe zaufanie do centralnej organizacji, która zbiera podpisy, niż do tego wolontariusza, który akurat z tą kartką przyszedł. To jest oczywiście naturalne i podstawowe, więc raz, zwiększenie demokratyczności, udziału społeczeństwa, poczucie wpływu, co jest kluczowe dla budowy społeczeństwa obywatelskiego i ostatecznie obserwowanie tego, co się dzieje, jak przyrastają podpisy, to też jest element, który na pewno będzie sprzyjać ludziom. Zaraz oddam panu głos, to jeszcze tutaj do pana z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. A czy pan, słysząc taki argument, że wprowadzenie sztywnych terminów posłom, jeśli chodzi o rozpatrzenie obywatelskich ustaw, to jednak narzucanie woli posłom, którzy powinni być, czy są niezależni, czy jak pan słyszy taki argument, to pan ma to ten argument przekonuje, żeby faktycznie tych terminów sztywnych nie było. Szanowni Państwo, inicjatywa obywatelska jest specjalnym trybem procedowania w takich sytuacjach, kiedy obywatele najczęściej mają zdanie trochę wbrew posłom, wbrew większości. Więc podą ustrojodawca. Ale podał ustrojodawca w Konstytucji wskazał na taką możliwość obok właśnie innych organów, które mają inicjatywę obywatelską, aby specjalnie podwyższyć ten mechanizm. On zresztą nie jest aż tak bardzo popularny, mówię tutaj o różnych państwach na świecie. Zresztą w Polsce jest całkiem jeszcze świeży, bo niedawno wprowadzony. O tym się myślało, w dwudziestoleciu międzywojennym, o tym myślano w czasach Karnawału Solidarności, kiedy powstawały takie społeczne, obywatelskie projekty, ale one nie miały żadnych szans, żeby być procedowane, wszystkim mówiąc o uchwaleniu w parlamencie. Więc stąd też nasze dążenie, jeżeli chodzi o rzecznika, żeby te gwarancje były znacznie rozbudowane. Dlatego mówiłem o dyskontynuacji prac i to jest ten wyjątek. Zresztą teraz, Szanowni Państwo, toczy się jeszcze dyskusja, co zresztą jest też zawarte w projekcie przez Instytut zaproponowany, na temat w ogóle zdjęciu dyskontynuacji, bo obecnie mówimy tylko o kolejnej kadencji. A teraz pytanie, czy przy skróconej kadencji, jak to tutaj może być procedowane. No i to też jest, jak rozumiem, pewien bezpiecznik, gwarancja, aby zapobiec przedłużaniu prac i tej zamrażalce, i odłożeniu, porzuceniu. Badacze procesu legislacyjnego nazywają takie projekty porzuconymi. One są porzucane, tak? To znaczy nikt nie wie tak naprawdę, co się z nimi dzieje, są przekazywane do komisji i w tych komisjach sobie leżakują. Więc to jest problem i na pewno też w tym kierunku, biorąc pod uwagę tą ogromną rolę inicjatywy obywatelskiej, którą właśnie wskazał sam ustrojodawca, bo to tutaj byłbym dosyć śmiały, jeżeli chodzi o pewne gwarancje. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i też to trzeba przeanalizować pod różnymi względami, również autonomii funkcjonowania parlamentu. Ta wartość, ale znaczy jak gdyby nie rozstrzygając o tym, czy te 6 miesięcy to jest trafiona propozycja. Natomiast musimy pamiętać o tych wartościach. Z jednej strony mamy wartość bardzo poważną, jak gdyby predestynującą ten projekt, jako bardzo ważny, wyrażający wolę bezpośrednio obywateli. No właśnie, czasem idący obok, tak jak pan profesor, ale czasem wbrew, więc wymagający pewnej gwarancji, ale z drugiej strony, no właśnie, ta zasada też autonomii parlamentu. Więc to jest na pewno kwestia do dalszych prac.
prac i do ucierania się stanowisk. Natomiast ja osobiście byłbym odważny, jeżeli chodzi o tak, różnego rodzaju rozwiązania. Ale tych terminów jest dużo, które narzucamy, więc ja nie czuję się jakoś autonomicznie ograniczany tym, że muszę wysłuchać ekspozę w ciągu tych 3 tygodni, tak? Więc i nikt się nie czuje. Znaczy, to jest po prostu taki mechanizm, który jest i go się przyjmuje i on działa. Więc nie widzę żadnego powodu, żeby jakikolwiek sposób się czuć odwiedzić. Dokładnie, bo to autonomia polega na tym, że mogę głosować za albo przeciw, albo wstrzymać się. Tak, autonomia polega wreszcie na, być może, marszałka, na tym, że skieruje do tej komisji, a nie do tej. To jest autonomia, a termin, wydaje mi się, że traktowanie poważnie. Trochę się... Adwokatu z diabolu. Dokładnie tak. Też i tak jak rozmawialiśmy z panem prezesem, ja przez wiele lat byłem też i działaczem organizacji pozarządowych i bardzo wiele różnego rodzaju propozycji staraliśmy się proponować. I ten przykład o 20-letniej długiej kampanii był idealny, bo zasadniczą taką kwestią, zasadą, którą powinna przyświecać właśnie tego rodzaju działaniom rzeczniczym, jest taka stara paremia, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem. I to jest właśnie takie motto nas, działaczy organizacji społecznych, ale wszystkich działających właśnie w tej sferze takiej obywatelskiej. To właśnie częstym spadaniem my dokonujemy pewnych zmian. I tutaj trochę się właśnie wcieliłem w taką rolę i pewnie w te głosy, które Państwo usłyszą. Natomiast my je po prostu musimy brać pod uwagę, tak? bo one też się pojawiają w piśmieniu. To ja szukacie argumentów. Ja byłbym odważny, natomiast na pewno ten argument do autonomii pojawia się. Ja jeżeli się pojawia. Jeszcze, że pojawia się taki głos, że duże organizacje polityczne będą wykorzystywać tą ścieżkę właśnie szybką do tego, żeby przepychać czy proponować swoje propozycje właśnie w trybie, mówię o partiach, tak? Taki argument się pojawiał, tak? Że jeżeli tu zobaczą partię, że jest właściwie łatwiej. Dużo łatwiej, to ten mechanizm zaczną po prostu eksploatować. Ja nie widzę tego zagrożenia, mało tego, uważam, że ta zamrażarka i ten mechanizm szybkiej ścieżki powinien funkcjonować w ogóle i generalnie, żeby nie było możliwości mrożenia projektów opozycji, kto dlatego, że są opozycji, bo znowu, autonomia posła, czy autonomia poszczególnych partii powinna się zamykać na zasadzie głosowania, tak? Czyli jeżeli większość nie chce tego projektu, to tylko po prostu odrzuci, to jest kropka i weźmie za to odpowiedzialność, a unikanie odpowiedzialności za głosowanie nie swoich projektów, jest absolutnie niedemokratyczne. Przykład... Tylko, że wtedy pojawia się argument, że nie odrzucamy, ponieważ to jest niepopularne politycznie i wolimy nie odrzucić, bo to nam... Ale to jeżeli taka jest niepopularna polityczna, to znaczy, że wola społeczeństwa czy mieszkańców naszego pięknego kraju jest taka, żeby dany projekt był, no to niech większość tego zrobi. Ale znaczy, ja mam problem z tym, że cały czas myślenie polityczne jest takie typowo klanowe, że jeżeli ktoś zgłosił dobry projekt, czy to jakaś organizacja, którą mniej lubię, albo partia, którą mniej lubię, to my w życiu nie tego nie możemy poprzeć, bo to tamta partia i nic przybijemy punkty, zamiast myśleć w drugą stronę. Ja jako czy jakieś ugrupowanie, które popiera dobry projekt, nie swój, ale popiera dobry projekt, no to chyba dobrze on mi świadczy, że jest w stanie otworzyć się na inne projekty, powiedzieć, nie, to jest świetny pomysł, ktoś ma lepszy pomysł niż my i my tutaj szybciutko, ponieważ jesteśmy otwarci, szukamy najlepszy pomysł z rynku, wszędzie, gdzie one się pojawiają, bo nam zależy na tym, żeby rządzić najlepiej. I tak to powinno być myślenie, a nie na zasadzie, jej, ktoś ma dobry pomysł, to znaczy, że zaraz może mnie wygryźć, bo okaże się, że on ma lepszy pomysł niż ja, czyli on jest więcej warty niż ja. No nie, to jest jakiś absurd, bo nikt nie ma monopolu na wiedzę, nikt nie ma monopolu na dobre pomysły, nikt nie ma monopolu na wszystko wiedzenie. Przykład jednej ustawy, takiej drobnej ustawy, drobnej z perspektywy państwa, niedrobnej z perspektywy na przykład posiadaczy motorów czy motocykli. My zgłosiliśmy projekt umożliwiający zarejestrowanie aut w czasie, gdy się go nie używa. Znaczy mamy na przykład zabytek, albo nie wyjeżdżamy na 5 miesięcy do pracy w Wielkiej Brytanii, samochód stoi w garażu, my go wyrejestrujemy, w związku z tym nie płacimy za niego podatków, nie płacimy OC i tak dalej, bo on stoi nieużywany. Czy motocykliści, właściciele motocykli w zimie nie jeżdżą, nie płacą OC, to nie jeżdżą.
Projekt, który myślę, że większość ludzi by przyklasnęło, ale partia rządząca ponad rok prosi, bo myśli sobie, kurczę, no my tego nie wymyśliliśmy, to po co dawać propsy naszym przeciwnikom politycznym, po co oni mają mieć sukces. I teraz ja wierzę w to głęboko, że kiedyś to się zmieni. Im częściej będziemy o tym mówić, że taka patologia jest, bo to jest, nie można nazwać tego inaczej, patologia, myślenie stricte i wyłącznie o interesie własnej partii, a nie o interesie obywateli, że to zgubi duże ugrupowanie polityczne, zgubi takie myślenie klanowe i przejdziemy do fazy, kiedy, i właśnie ten projekt moim zdaniem doskonale służy, fazy, w której po prostu dobre rozwiązania będą głosowane, a za złymi będziemy przeciw. Koniec drogi. A nie będziemy patrzeć na źródło pochodzenia. Tutaj pana było pytanie. Jeżeli można, ja chciałbym zapytać, czy nie sądzicie panowie, że ten opór przed przyjęciem sztywnych terminów głosowania ustaw obywatelskich może też wynikać z takiej obawy, że przy jednoczesnym uproszczeniu procedur związanych ze składaniem tych projektów może nastąpić taki moment, że w jakimś okresie po prostu spadnie na Sejm lawina takich projektów i wtedy mimo tych 12 posiedzeń po prostu nie uda się ich wszystkich przegłosować. Więc może dobrze było pomyśleć o takim mechanizmie, który by jakoś tę kwestię też uregulował. Bo oczywiście my zakładamy, że jest jakiś tam średni tryb, średnia częstotliwość wpływania tych projektów, ale nie można wykluczyć, że w jakimś momencie będzie ich nadliczbowa ilość i wtedy rzeczywiście te moce przerobowe Sejmu nie pozwolą tych terminów dotrzymać. My w ciągu 37, mówię parlamentarzyści, w ciągu 37 godzin przegłosowaliśmy dużą, przepchnęliśmy przez cały proces legislacyjny, nie my, tylko władza, większość, ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie. Naprawdę systemową, bardzo dużą zmianę. To jeżeli w 37 godzin jesteśmy w stanie przerobić, przemielić przez Sejm cały proces legislacyjny, to spokojnie poradzimy sobie nawet z bardzo wieloma projektami. Tym bardziej, że myślę, że żaden obywatel nie będzie nie urodził łzy ani współczucia dla posłów, którzy będą zmuszeni do tego, żeby siedzieć nie co drugi tydzień, tylko co tydzień nad tymi sprawami. Myślę, że to wszystko jest do zrobienia i nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej ilości, która by zatkała. Tym bardziej, że mówię, te 6 miesięcy dotyczy tylko jednego trybu, nie całego procesu legislacyjnego. Więc to jest naprawdę bardzo dużo czasu. I 12 posiedzeń, w szczytowym, największym posiedzeniu, gdzie było najwięcej projektów, tych projektów było kilkadziesiąt podczas jednego posiedzenia. Więc kilkadziesiąt projektów jesteśmy w stanie zrobić teraz. Myślę, że więcej niż kilkadziesiąt podczas jednego posiedzenia nie zjawi się obywatelskich, a im więcej inicjatyw obywatelskich, tym lepiej. Przecież umówiliśmy się na demokrację. Jeżeli traktujemy tę demokrację poważnie, to traktujmy ją poważnie i dajmy decydować właśnie ludziom. Kto ma decydować? Jeden czy drugi lider partii? Absolutnie. Panie, że jestem zwolennikiem tezy, że jednak demokracja jest jednym z najgorszych systemów, ale lepszego nie wymyślono. Więc lepiej przyjrzeć się wszystkim plusom i minusom, jakie może nieść taka sytuacja. Obserwując, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, no widzimy, że można robić obstrukcję różnymi metodami. Także jeżeli jest jakaś ustawa, można zgłaszać tysiące wniosków. Także z chwilą pojawienia się obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, no jedną z obstrukcji Sejmu może być wyciągnięcie tych wszystkich swoich projektów politycznych i złożeń. W tym momencie Sejm jest ewidentnie zawalony tymi projektami, które są wyciągnięte z zamrażarki. Nagle pojawia się kilkadziesiąt czy kilkaset ustaw i nie ma szansy tego przerobienia. Sądzę, że oprócz tego, że jest na sferze był termin tych 6 miesięcy, dobrze byłoby wprowadzić jakąś klauzulę, chyba że jest uzasadnione, aby ze względu na komplikacje materii, ze względu na coś, wydłużyć ten termin o drugie 6 miesięcy. I to już by sądzę rozładowywało temat. Także ja proponuję wprowadzić taką klauzulę wentyl bezpieczeństwa. Jeżeli jest skomplikowana materia, jeżeli jest wyjątkowy nawał prac, żeby to rozłożyć. Ja panu gwarantuję, że każda niewygodna ustawa będzie miała bardzo trudną materię. Ale to nie wydłuży więcej niż 6 miesięcy. Tak, to pomoże rozładować po prostu napięcie. Ciekawe, tylko też, czy znowu szukać jakiś milion sposobów na to, żeby opisać te szczególne warunki, czy dać dowolność marszałkowi? No to jest też pytanie. Albo zastrzec, że wszystkie ustawy, które są w zamrażarce, nie mogą być przez jakiś czas projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Aczkolwiek zmienić ustawę to nie jest problem. To wystarczy zmienić jeden akapit i już jest zupełnie inna ustawa, więc to
A tym bardziej, że ustawy według praw autorskich w momencie, kiedy trafiają do Sejmu, przestają nazywać prawa autorskie, więc wszystkie projekty, które gdzie kiedykolwiek trafiły do Sejmu, można je wziąć i sprzedać jako swoje. Może, ale szanowni Państwo, ja bym nie obawiał się i nie znajduję tutaj argumentów w kontrze, że nagle spadnie deszcz tych obywatelskich projektów. No dotychczasowe takie analizy, chociażby właśnie liczby tych projektów obecnych, no pokazują, że to jest tak naprawdę z tego co pamiętam w ostatnich latach, 1% projektów to jest właśnie, to są projekty obywatelskie. Więc no, nie spodziewałbym się takiej nagłej zmiany. To może być ich więcej, to bardzo dobrze, natomiast to nie będzie coś paraliżującego jednak pracy. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, również, że w ostatnich latach, bo 2 lata temu została uruchomiona wreszcie, po wielu, wielu latach, inna instytucja, inny mechanizm skierowany właśnie do umożliwiający artykułowanie pewnych interesów, pewnych postulatów obywatelom, mianowicie ustawa o petycjach. Bodajże 6 września 2015 roku weszła w życie. I to również pamiętam pracę, bo brałem udział wiele lat i to właśnie świetnie 2016, przepraszam. Jestem prawnikiem. To było bardzo istotne, żeby ustawę, która realizowała postanowienia artykułu 63 Konstytucji, no wreszcie uchwalono. Natomiast jednym z takich podnoszonych kontrargumentów przez wiele lat było właśnie to, że nagle urzędy, organy zostaną zasypane tymi petycjami. I to przez wiele, wiele lat blokowało pracę. Dopiero za 6. razem Senatowi udało się skutecznie przeforsować i to z różnymi obostrzeniami, bo tam naprawdę ta ustawa ma swoje obostrzenia. Udało się przeforsować tą ustawę na pewno wyświetlicie. Natomiast też nie widać jakiegoś ogromnego zapowiadanego lawiny takiej, która miała sparaliżować urzędy, bo to miało, pamiętam, od urzędu gminy, po ministerstwa, tam wręcz rejtanem część ekspertów stawała, mówiąc, że absolutnie nie, tutaj to na nic nie były argumenty podnoszone, że tak stanowi konstytucja. To jest artykuł 63 i tam jest wyraźnie delegacja, ma być ustawa, tak? A natomiast przez kilkanaście lat nie było. Także nie spodziewałbym się również w tym odniesieniu wprowadzenie ułatwień, pewnych udogodnień, mechanizmów, które no, pozwolą na takie nabranie wiatru w żagle tej instytucji. No, będą czymś pozytywnym, natomiast nie należy ich rozpatrywać no właśnie jako jakieś negatywne, jako coś, co może być zagrożeniem. No, cały czas mówimy, Szanowni Państwo, o fundamentalnych obywatelskich prawach, więc no, one nie mogą być zagrożeniem. Nie możemy też tak na to spoglądać. Więc no, ja bym tutaj nie podchodził aż tak no, w taki sposób negatywny, tylko raczej dopatrywał się tych pozytywnych aspektów możliwości wreszcie takiego skutecznego i łatwego dostępu do tego mechanizmu. Pamiętajmy też, że przecież to większość będzie na końcu decydować, czy projekt przebędzie, czy nie. Więc nawet jakbym był zły, idiotyczny, powtarzający się i tak dalej, no to poza tym, że się pojawi i zajmie trochę czasu posłom, no to nic więcej się z nim nie stanie, tak? Więc to jest jedna rzecz, której trzeba pamiętać. A to jest tak, jak tutaj Pan powiedział, no to jest absolutnie podstawa funkcjonowania demokratycznego, żeby obywatele mieli wpływ na władzę w ten czy inny sposób, grupy obywateli, żeby mogły decydować, a taka inicjatywa obywatelska, poza tym, nawet jeżeli zostanie odrzucona, to ona przede wszystkim wprowadza w obieg publiczny zagadnienie, które do tej pory mogło być na przykład nieporuszane. Czy ktokolwiek by się zajmował GMO, gdyby nie to, że
że dane środowiska zaczęło o tym mówić, zaczęło mówić o tym, że jest problem, że warto o tym dyskutować, zaczęło, zebrało się podpisy przeciwko GMO, demonstracji, nikt tego tematu nie ruszył. I takich tematów, które są gdzieś obok, to świadomie powiedziałem, że są tematy obok danej władzy, której władza nie ruszy, bo nie jest zainteresowana, ale właśnie grupy obywateli są zainteresowane i właśnie chcą ten temat wprowadzić w życie, to jest rozszerzenie tylko i wyłącznie pola zainteresowań i pola dyskusji. Mam nadzieję, że w przyszłości przestaniemy dyskutować o personalnych kłótniach poszczególnych grupowań, tylko nad projektami obywateli. To super byłoby, gdyby nagle okazało się, że pojawił się projekt, który nikt do tej pory na niego się nie odniósł. Projekt, załóżmy, próbuję znaleźć jakieś, no ale taki projekt, który w ogóle w przestrzeni politycznej się nie pojawiał, projekt czy zakazu, czy nakazu czegoś, co do tej pory nie było dyskutowane. I nagle się okaże, że ten temat jest istotny dla 10% społeczeństwa, ale na tyle aktywnego, że jest te 10% społeczeństwa jest w stanie dzięki właśnie takim projektowi zainteresować 50% społeczeństwa i partie polityczne, które szukają elektoratu, pomyślą sobie, to może jednak ja pójdę im na rękę, pójdę, zainteresuję się tym, zrobię z tego mój temat, żeby zyskać te 5 czy 6%, tak? Znaczy, tak ta zabawa trochę działa. Znaczy, dopóty nie wprowadzimy tematu, to temat nie jest ważny. Dopóty nie będziemy dyskutować w temacie, ten temat nie jest ważny dla polityków. No tak, ale to ja od razu powiem, jaki argument się pojawia w tych naszych rozmowach w Kancelarii Prezydenta, że nie jest aż tak istotny ten termin drugiego i trzeciego czytania, ponieważ już samo wprowadzenie tematu do debaty publicznej, samo to, że temat się pojawi na posiedzeniu plenarnym, już jest dużym krokiem naprzód i może być już takim krokiem, który wystarczy. I po co dodatkowo budować potencjalny opór posłów, kiedy już ten projekt, załóżmy, wejdzie w trybie inicjatywy prezydenckiej do parlamentu i będzie miał te zapisy o sztywnych terminach drugiego i trzeciego czytania. Czy, przypomnę, był projekt obywatelski o zakazie całkowitego aborcji. On przeszedł w pierwszym czytaniu, został dopuszczony do komisji i zniknął. Czy wiedzą Państwo, co się z nim stało? Gdzie on jest? No, nikt nie wie, bo on po prostu znikł. W drugim procedaniu jakoś tak zamienili, zakombinowali, że on po prostu go nie zniknął. I teraz tak, jest grupa osób, która była zainteresowana, żeby ten projekt procedować. Sejm to tak przemienił, że wszyscy mają czyste ręce, nikt nie głosował przeciwko, a projektu nie ma. Więc to jest oczywiście to jest projekt kontrowersyjny i nie wszyscy się z nim zgadzają, ale to nie jest istotne w tej kwestii. To mówimy o mechanizmie, który tutaj zadziała. Swoją drogą zastanawiam się, czy rzeczywiście nie powinno być obostrzenia dotyczących kwestii moralnych, czy te projekty obywatelskie powinny dotyczyć kwestii moralnych i światopoglądowych, ale to jest troszeczkę pewnie dyskusja na inny temat, czy tego typu projekty obywatelskie powinny się pojawiać w ogóle czy to nie powinna być inicjatywa jednak parlamentarna, czy tych osób, które do tej pory są. Każda materia. Ale to jest kwestia do dyskusji. Ja mam wątpliwości, czy tak powinno być, ale no właśnie, to jest problem, że konstytucyjny. Natomiast wydaje mi się, to ciekawym tematem, ale pewnie nie na tą dyskusję i na ten temat. To jeszcze dodam, że my jesteśmy w tej chwili w takim trudnym położeniu, bo z jednej strony powtarza się ta sama argumentacja, jak była w 2012-2013 roku przy Platformie Obywatelskiej, że tam głównie rozbiło się wszystko o te terminy drugiego i trzeciego czytania. Tak? Inne rzeczy myślę, że znaleźlibyśmy jakieś wspólne rozwiązanie. Tak? Natomiast to, co się zmieniło w stosunku do 2012-2013 roku, to na pewno diametralnie kwestia związana ze zbiórką internetową. I teraz, no tak z Państwem się dzielę też takimi dylematami, które mamy w tej chwili u nas w zespole. Jak rozmawiać dalej, ponieważ
jeden ze scenariuszy przewiduje, że zgodzimy się, żeby nie było sztywnych terminów, ale już dla obywateli wprowadzenie internetu będzie bardzo dużym krokiem naprzód. A drugi scenariusz, że nie, trzymamy się tych terminów, jest niebezpieczeństwo, że prezydent się nie zgodzi na to, żeby one były. Tak? I teraz, jak Państwo to słyszycie, to co myślicie, co my powinniśmy zrobić? Też do Państwa i tutaj do prelegentów. Iść na całość. Iść na całość. Ja też raczej w tym kierunku szedł, tym bardziej, że wiele przykładów jest takich, które pokazują, że są trudne projekty w polityce, które z jednej strony nie można być za ani przeciw, tak z punktu widzenia interesu danej grupy politycznej, partii politycznej czy ugrupowania politycznego, który z jednej strony twardo powiedzenie się przeciw czy za, psuje część elektoratu, czy zniechęca część elektoratu, który do tej pory głosował na to ugrupowanie. Co w takiej sytuacji robią partie? Dokładnie to, co zrobili z projektem aborcyjnym, czyli z nim. I teraz, jeżeli nie będzie sztywnego terminu drugiego i trzeciego czytania, to pozostawia się wódkę tym partiom politycznym, które mają większość, na to, żeby niewygodny projekt, nie wiem, GMO jest bardzo niewygodny dla Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcą być przeciw, ale są za. Więc trudny rozdział. Więc to jest klasyczny, taki lepszy przykład niż aborcja, bo nie budzi tyle takich, lepszy przykład. Oni z jednej strony mówią, że są sprzeciw i tak dalej, ale na przykład projekty, które zakazują, mrożą, unikają jasnej deklaracji, dlatego że robią wiele rzeczy czy ustaw, które w sposób bezpośredni dopuszczają te GMO. Więc dla nich sytuacja, w której projekt obywatelski, który pojawił się dotyczący GMO, no to dla nich najwygodniej byłoby zrobić dokładnie to co zrobili za procent, czyli przeprowadzić przez pierwsze czytanie, pokazać, zamachać flagami, tutaj zakazujemy, jesteśmy wspaniali i cudowni, a później projekt zahakmęcić, żeby znikł. I to jest, tak pewnie by się stało. Tak pewnie by się stało, a gdyby są sztywne terminy, no to w pewnym momencie, przynajmniej przy trzecim czytaniu, musieliby powiedzieć zgodnie z tym, co robią, no nie, jednak nie głosujemy za ten projekt i odkryć kartę. Tak naprawdę, jakie mają sens wobec tej sprawy. A tego partia politycznie nie chcą, żadne większość. Ale ja rozumiem, jeszcze raz się powtórzę, no bo może być takie niebezpieczeństwo, że teraz po prostu no nie będziemy mieć tego sojusznika w prezydencie, bo on stwierdzi, że nie, tak? Bo my postawimy, pójdziemy na całość, tak jak poszliśmy w 2012-2013, no i będziemy czekać, rozumiem, na jeszcze ileś lat. No i pytanie, wtedy tak zdecydowaliśmy, pytanie, co teraz? Czy internet jest na pewno dużym zyskiem, tak? No właśnie, więc tutaj też te szale. Chociaż żeruje rozsądne Chociaż z drugiej strony trochę nie dziwi mnie ta zmiana podejścia, jeżeli chodzi o internet. Bo tak jak wspominałem, mam w pamięci pracę nad ustawą o petycjach. A tam proszę zwrócić uwagę, że wprowadzono wówczas, kiedy ustawa wchodziła w 2015 roku w życie, to była zupełnie nowe spojrzenie, tak, że można złożyć taką petycję z zwykłym mail. To było coś rewolucyjnego, co nie można było na początku wręcz oczekiwać, a udało się. Inna sprawa, że tutaj z praktyki rzecznika mogę powiedzieć, że urzędy, instytucje starały się to jakoś reglamentować. Tak? Rzecznik nie jest zasypywany teraz takimi petycjami? Nie jesteśmy. Znaczy, szanowni Państwo, my trochę inaczej na to spoglądamy. My przyjmujemy rocznie 60 tysięcy skarg i wniosków. Jak gdyby to jest ten kanał, gdzie obywatele tą komunikację z rzecznikiem no, widzą jako taką podstawową. Petycje rzeczywiście pojawiają się, ale zwykle są to petycje dotyczące na przykład zmiany ustaw. No my nie mamy inicjatywy ustawodawczej, więc one są zgodnie z ustawą o petycjach przekierowane do organu właściwego rozpatrzenia. Natomiast, o czym chciałem powiedzieć, no właśnie, organy różnie do tej możliwości przekazywania petycji drogą mailową, zwykłym mailem podchodziły, na przykład Kancelaria Sejmu w odpowiedziach do obywateli zażyczyła sobie, żeby albo był bezpieczny podpis kwalifikowany, albo był e-puła, co w ogóle jest zgodne z tą ustawą. Więc myśmy tutaj interweniowali w iluś przypadkach. Zresztą był nawet projekt, który miał znowelizować
wartości, tak? Co no jednak było uzasadniane kwestiami bezpieczeństwa, ale po dyskusji wycofano się z tego. Też po naszej interwencji wycofano się. A kto złożył ten wniosek? Wniosek złożył chyba minister rozwoju. Ministerstwo rozwoju to było na fazie jeszcze uzgodnień rządowych, też w 2016 roku. Myśmy dosyć tak energicznie wkroczyli w tą sferę i udało się autopoprawką wycofać. Więc tam też są problemy, ale ostatecznie pozostaną, tak? I to działa. Więc jak gdyby to jest daleko idące, jednak otwarcie się na procedury elektroniczne. I myślę, że to w tym duchu również też zbieranie podpisów bardzo też i dosyć skomplikowana kwestia, bo to jest jednak coś innego, tak? Tak. Mówiliśmy o danych, tak? Mówiliśmy tutaj o bezpieczeństwie. Na to zwraca uwagę Ministerstwo Cyfryzacji. Ale z drugiej strony, no nie dziwię się większej otwartości. Bo ja tak jak wspominałem, w 2012 roku rzecznik formułował też te propozycje i też w pełni się przychyla. To jeszcze wówczas brzmiało jak science fiction. No ale później były te prace nad ustawą o petycjach. To otworzyło nieco drogę, tak jakby myślenie, drzwi. I wydaje mi się, że to jest bardzo realne, tak? że tutaj to jest realistyczne. Natomiast... Ale jakby miał Pan stanąć przed takim dylematem, co wybrać? Czy pójść na całość tutaj w głos i jednak nie odpuszczać tych czytań? To jest bardzo ciężki dylemat. Nie zazdroszczę. Tak, nie zazdroszczę, ale też wiem, że jak gdyby instytucja koordynująca te działania, no musi tutaj tą odpowiedzialność wziąć na siebie. Sam pamiętam, że koordynowałem właśnie jako przedstawiciel organizacji pozarządowych ułatwienia w głosowaniu, bo instytut, w którym ja pracowałem przez lata, był autorem między innymi głosowania korespondencyjnego. Co się nie udało ono się udało. Natomiast jest w tej chwili tak. Regres. Jest regres, no, zresztą klub Kukiz broni tego, bardzo dziękuję. Zresztą rzecznik praw obywatelskich również bardzo przychylnie do tej instytucji przez lata podchodził, natomiast i wówczas też były takie różne propozycje, czy najpierw jedno rozwiązanie, głosowanie przez komunikację, później głosowanie korespondencyjne, czy od razu dwa, ostatecznie stanęło na tym, że jednak ewolucyjne, czyli głosowanie przez komunikację, które otworzyło drogę do korespondencyjnego i oba znalazły się. No, mam nadzieję, że zostaną utrzymane. Walczymy. Natomiast no, niejako tutaj też dynamika była bardzo taka znaczna i akurat w tamtym przypadku, gdybyśmy poszli na całość, to myślę, że no, przez wiele lat jeszcze nic nie da. Także to z mojego doświadczenia, ale ciężko jest nie, jasne, analogię jasne, tutaj jasne. Znajdować, bo mówimy o czymś no, jednak innym. Tak. Tutaj jest dwa pytania. Pan? Mam takie komentarz do Pana pytanie. Jakie będą koszty utworzenia takiego systemu informatycznego? No bo jeżeli mamy tworzyć kolejny system, który będzie tylko obciążeniem dla podatnika, a dalej nie będzie za tym szło żadne kolejne czytanie, więc to jest no, kolejny jakiś dodatek pieniędzy gdzieś z myślą o przyszłości, nie wiadomo jakiej. I teraz czy jak gdyby tu mamy petycje, tu mamy internet, czy jakieś całościowe całościowy system, tak? Stworzenie, żeby tworzysz kolejne instytucje, która będzie generowała koszty, a na praktykę nie będzie miała, niewielki będzie miała. Można korzystać z pułapu, tak? I funkcjonuje na pułapu. To jest chyba jedna z takich najprostszych, bo to zalogowanie czy korzystanie z ePUAP-u jest coraz powszechniejsze i nie jest trudne, tak? Znaczy to nie jest skomplikowane, żeby taki podpis ePUAP-owy zyskać, bo podpis taki elektroniczny, taki sensu stricte, no to jest po pierwsze drogie. Niepopularne, tak? Bo to niewiele osób korzysta. No to jest po prostu drogie i niepraktyczne, no nie przydaje się jakoś zbyt często. Oczywiście pytanie, czy jakby rozszerzając taką ePUAP miał być takim miejscem, w którym. Przepraszam, że odpowiadam za ciebie. Dobrze, odpowiedź ja za chwilę też się. Ale tak już politycy mają, że się wycinają. Ja
Natomiast ePUAP miał być takim platformą, która miałaby umożliwiać, i to myślę, że to jest dobra idea, umożliwiać jak największą ilość działań związanych z funkcjonowaniem publicznym, czy funkcjonowaniem przestrzeni publicznej, czy funkcjonowaniu z urzędnikami. I dobrze, gdyby takim rzeczywiście czymś była, czyli czymś naturalnym, że każdy, tak jak ma dowód osobisty, ma też swój ePUAP i zamiast iść do urzędu, korzysta z ePUAP-u, zamiast podpisywać się na ulicy i szukać kogoś, kto zbiera podpisy, to po prostu się podpisać na stronie internetowej za pomocą właśnie tego jednego kliknięcia, czyli logowanie na serwerze bezpiecznym, czyli rządowym, i przekierowanie tego bezpiecznego linku, czy wygenerowanego linku do poszczególnej organizacji, która zbiera podpisy, czyli de facto nawet organizacja nie będzie wiedzieć do końca żadnych danych poza tym, że to kolejny podpis do grupy, czyli rzecz najbezpieczniejsza z możliwych, czyli tylko i wyłącznie sama instytucja sprawdzająca prawdziwość tych podpisów może ewentualnie dojść do tego, kto ten podpis złoży. To jest oczywiście marzenie, to jest oczywiście sytuacja jakaś taka na przyszłość biegająca, ale ja wierzę głęboko, że taki ePUAP, jeżeli byśmy nad nim pracowali i traktowali go poważnie, tak jak obywatela, no to byłby doskonałym narzędziem funkcjonowania właśnie w internecie. Dzisiaj widziałem dane, które wynikało, że ponad 50% Polaków robi zakupy przez internet. To jest więcej niż średnia europejska. Czyli my, jako obywatele, naprawdę nie boimy się sięgać po nowe technologie, nowe narzędzia, więc znowu moja wiara i przekonanie w to, że to narzędzie elektronicznego podpisu będzie używane, jest jak największe. Więc tutaj kwestią użyteczności tego zjawiska, no to wydaje mi się dość jednoznacznie pozytywna. Oczywiście pan zwrócił uwagę, że po co te podpisy, jak one będą wrzucane w drugim czytaniu. No, większy sens niż teraz, które mogą być pierwsze odrzucone albo zachmęcone po pierwszym czytaniu. Ale to znowu, im więcej obywateli będzie wierzyć, że ich podpis ma znaczenie, będzie mogli uczestniczyć w sposób aktywny w życiu społecznym, no tym lepiej. Tym będziemy mieli świat bardziej świadomego wyborcę, tym większe będą oczekiwania i parcie na partię rządzącą, czy partie społeczne, czy partie obywatelskie, i tym bardziej z tym zdaniem obywateli będzie musiała się liczyć większość, jakakolwiek ona by nie była, bo to nie jest kwestia polityczna, tylko i wyłącznie, bo przecież mogą być petycje, czy wnioski, czy ustawy od lewa do prawa, i to nie ma żadnego znaczenia. Tu chodzi o to, żebyśmy potraktowali demokrację poważnie, i skoro zdecydowaliśmy się na nią, to ją po prostu wdrażali w życie i tyle. To ja tylko odpowiem krótko, że nie mam odpowiedzi, nie mamy tego przeanalizowanego. Dzisiaj do debaty, między innymi spodziewając się takich pytań, zaprosiliśmy minister Stryżyńską. Natomiast w związku z tą, która jest bardzo, bardzo otwarta, i tu już jak pan Jarosław wspomniał, ten dialog między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a minister Stryżyńską w 2016 roku, który był prowadzony na drodze takiej oficjalnej, publicznej, bardzo też nam pomaga przekonywać decydentów, że jest zainteresowanie, i myślę, że spokojnie Ministerstwo Cyfryzacji poradziłoby sobie z tym wyzwaniem. Właśnie wykorzystując tutaj, jak pan poseł powiedział, ePUAP, i myślę, to też jest z korzyścią dla państwa jako w ogóle, dla państwa jako takiego, ponieważ ten ePUAP mógłby być przez to spopularyzowany, bo ja nie wiem, czy to się zmieniło, ale pamiętam gdzieś z półtora roku temu czytałem jakieś dane, ile pieniędzy włożono w ten ePUAP, a jak mało osób z niego korzysta. Dlatego, że urzędy nie korzystają, i te instytucje, które mogłyby korzystać jakby z drugiej strony. To nie tylko kwestia obywateli. To jest sprzężenie zdrowe, tak? No okay. Nie jest potrzebny ten ePUAP, to mam mniejszą potrzebę pamiętania hasła do niego. Tak? Więc tutaj myślę, że taka popularyzacja, bo to też nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś dodatkowe koszty, tylko wykorzystać tą infrastrukturę, która jest. My mamy większą taką zagwozdkę związaną z bezpieczeństwem danych, tak? Że część internautów nam wspomina w tej kampanii sympatyków, też kampanii Obywatele Decydują,
że może to być wyzwanie z bezpieczeństwem, tak? A z drugiej strony my odpowiadamy, że jest europejska inicjatywa ustawodawcza i ona ma, zebrała już doświadczenia również związane z funkcjonowaniem pod kątem bezpieczeństwa danych i po prostu tylko korzystać, tak? A sama też platforma ePUAP to bezpieczeństwo gwarantuje. Dobrze, tu było pytanie. Tak, więc doszliśmy do właściwie do konsensusu sprawy, że politycy tak naprawdę to za nic nie odpowiadają. Tu jest cała bolączka polityki. Po prostu nie ma winy. Mogą robić, tworzyć cuda, nie widzę, prawda? I to cały czas jest przekonane do przodu. Więc według mnie to nie ma przyzwolenia, nie ma pozwolenia na istnienie partii politycznych. Dlatego, bo te partie polityczne też zbierają właśnie ugrupowania z ludzi, co nie odpowiadają za siebie, prawda? A tym bardziej nie mogą odpowiadać za cały naród, za politykę. Widzimy, że dekada po dekadzie po prostu my jesteśmy okradani, wysprzedawana jest gospodarka Polski. Wszystkie partie to są finansowane przez jakieś zagraniczne instytucje. Nawiązując do tego, późno to jest ten zakaz. Toniemy i teraz jest zakaz. To już nie jest za późno. Prawda? My jesteśmy już łodzią podwodną pod lustrem wody. Więc nie mam zgody na partie polityczne. W moim, że tak powiem, może się zaraz przedstawię. Imperium. Ja jestem carem wszystkich Sławian i to jest imperium moje i dlatego jest czas likwidować wszystkie partie. Trzeba zacząć myśleć inaczej. Trzeba myśleć o naszej przyszłości, żebyśmy my żyli godnie i lepiej. Nie możemy być ciągle napuszczani na siebie, tak jak to politycy się tym cały czas w to angażują. Konkurencja jest, prawda, na zabicie. No, mamy tych ograniczone środki cały czas do przeżycia i jest czas zadbać o to. Jeżeli nie zrobimy teraz, musimy zmienić cywilizację. W tej cywilizacji, co istnieje, jeszcze się teraz właśnie kończy, to jest cywilizacja śmierci. Watykan, te wszystkie religie, wszystko co jest, to jest wszystko podporządkowane właśnie tej cywilizacji śmierci. A jakie jest pytanie do prelegentów? Ja zapraszam prelegentów na dwór carski, jako dworzanie, że Sejm i partie polityczne trzeba natychmiast likwidować, bo one przynoszą tylko szkody. I ja szukam potwierdzenia u państwa tutaj, bo w końcu ta elita nowa musi się w kraju wytworzyć. Właśnie bardzo dobrze, że jest kampania obywatelska, prawda, że tym, co się zajmujecie, bo my możemy współpracować. Musi być ktoś, kto kontroluje partię, czy w ogóle ruchy, co się dzieje w kraju. Dobrze, dziękuję. Ja chciałem uzupełnić tutaj o fragment odpowiedzi od pani minister Strożyńskiej, bo w tej odpowiedzi, którą otrzymaliśmy właśnie na nasze wystąpienie, wydaje się, że pewien zarys tego nowego systemu został też wskazany, jeżeli mogę zacytować, administratorem takiego systemu teleinformatycznego powinien być organ administracji publicznej. W tym przypadku rozstrzygnięcia wymaga kwestia zapewnienia środków finansowych niezbędnych do otrzymania systemu, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz rozwoju. Problemem pozostaje także sposób organizacji działań z wykorzystaniem systemu, które muszą być bezwzględnie transparentne celem zapewnienia nadzoru komitetu oraz obywateli nad samym procesem realizacji inicjatywy ustawodawczej. Także jak się wydaje, taki kierunek ePUAP-owy byłby tutaj poważnie mógłby być rozpatrywany, tak? I że tutaj to stanowisko. Ja przepraszam, ale stanowisko mamy z 4 lipca 2016 roku, czyli sprzed ponad roku. No jest to niestety ale jedyne stanowisko, które tutaj jako rzecznik otrzymaliśmy, więc no, mam nadzieję, że ono pozostaje w mocy, ale myślę, że do celu takiej naszej dyskusji, bo jak rozumiem, tutaj jeszcze cały czas te kwestie nie są do końca rozstrzygnięte, być może się przyda, tak? No, mam nadzieję, że te prace będą się toczyć i będzie można doprecyzować. Zresztą my tutaj w tej korespondencji i zresztą powtórzonej w kwietniu
cały czas deklarowaliśmy też nasz, nasze uczestnictwo w takich pracach i wsparcie. Także tutaj to wsparcie, mówię to w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, no jest cały czas jak najbardziej aktualne. To ja dodam, zaraz oddam panu głos z pytaniem, natomiast dodam jeszcze taką informację, że w tej chwili w ramach tych prac w Kancelarii Prezydenta sytuacja wygląda tak, że w tym procesie jest taka pola, żeby dopraszać różnego rodzaju przedstawicieli różnego rodzaju instytucji. Tak? Pojawiały się w rozmowach osoby czy przedstawiciele Ministerstwa właśnie cyfryzacji. Myślę, że tutaj pana głos dzisiejszy. My też wspominaliśmy o tej korespondencji ministrowi Derze właśnie między minister Stężyńską a rzecznikiem Bodnarem, więc aż tam też się pojawiała taka sugestia, że nie tylko Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też innych rzeczników, których mamy w Polsce, żeby też doprosić na pewnym etapie konstruowania tego projektu nowelizacji. Więc tutaj też jest, od razu mówię, duża otwartość i wola na innych interesariuszy. I my też się po prostu najzwyczajniej w świecie będziemy tego domagać, ponieważ no sami jako instytucja społeczna też nie mamy aż takiego zaplecza, żeby znać dokładnie różne niuanse, które warto jak najszybciej zlokalizować, określić, żeby później, kiedy już ta inicjatywa faktycznie wpłynie do parlamentu, żeby było z nią jak najmniej dodatkowych wyzwań czy problemów. Proszę pytanie. Chciałem tutaj powiedzieć, że należy ubolewać na pewno minister Stężyński w dniu dzisiejszym, ponieważ Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi szereg różnych bardzo istotnych projektów, które będą sprzyjały obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Mam tu na myśli przede wszystkim rozbudowę systemu rejestrów państwowych, gdzie w systemie rejestrów państwowych będzie dodana możliwość zawarcia telefonu kontaktowego, adresu e-mailowego i jednocześnie ePUA, który jest w tej chwili na etapie takim, że przejdziemy do ePUA 2. ePUA 2 będzie nowszym systemem, który powinien ułatwiać identyfikację, a jest idealnym narzędziem do głosowania online. Tak, bo to jest ta obywatelska inicjatywa czy zbieranie podpisów, bo jest naturalną konsekwencją, jest jakby ścieżką później do zbierania podpisów poparcia pod listami, a później mam nadzieję głosowania poprzez internet, no bo to przecież nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jak największa grupa obywateli decydowała. Ja tylko chciałem przytoczyć jeszcze jedną taką anegdotę. My politycy spotykamy się z różnymi politykami z różnych też krajów. Kiedyś na wieczorem na jakimś drinku siedziała grupka posłów i tym parlamentarzyska z Szwajcarii. I ona powiedziała tak zupełnie szczerze i taka zatroskana, że ona nam współczuje. O co chodzi? Musicie decydować, a przecież nie macie wyrzutu sumienia. Przecież wy musicie zadecydować za ludzi. Wy w ogóle nie macie z tym problemu, że tu musicie podejmować takie decyzje. A jak się pomylicie, to co? Co wy z tym? Jak wy możecie z tym żyć? To było naprawdę bardzo takie oświeżające, bo to nagle sobie człowiek zdał sprawę, jak to dobrze mieć możliwość zapytania ludzi, obywateli o pewne kwestie. Dzika ma duży problem ze Szwajcarami, ponieważ cały naród wypowiedział się przeciwko temu, aby były budowane te meczety na terenie Szwajcarii. Spokój. Kogo atakować? Dokładnie. To jest fantastyczna rzecz właśnie, jeżeli... Idealna dla polityków. W pewnym sensie tak, no, ale tu chodzi przecież o obywateli, tak? Jeżeli to obywatele decydują. To ja mam takie pytanie, panie pośle. Załóżmy, że hipotetycznie, że ta inicjatywa ustawodawcza prezydenta wpływa do parlamentu, to pan uważa, że jak się zachowa Platforma Obywatelska i Nowoczesna? Nie, no opozycja zawsze będzie głosować za takimi projektami, które są proobywatelskie, bo jest w opozycji. Tutaj pytanie, jak się zachowa, i to jest tak naprawdę najważniejsze, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość. Czy wykorzysta te narzędzia, które między innymi ta ustawa chce zahamować i po prostu będzie mrozić nieskończoność, albo tak odwlekać pracę, żeby już zdążyli wszyscy o niej zapomnieć. Czy rzeczywiście przegłosuje? No, widzieliśmy, co się stało z pakietem demokratycznym. To jest moim zdaniem takie symptomatyczne.
że pewne rzeczy, które wydawały się, no oni ogłosili przecież, wszyscy pamiętamy, jakby wszyscy się cieszyli, że będzie pakiet demokratyczny, opozycja będzie miała więcej do powiedzenia, będzie mogła cokolwiek zrobić. Ogłosili to, trwało to 2 tygodnie, świętowali, że tutaj oni są w przeciwieństwie do Platformy, chcą słuchać tego, co mają do powiedzenia, inni sprawy nie ma. Obawiam się, że tutaj może skończyć się to tak samo. I tu rola jest organizacji, żeby do tego nie dopuścić, żeby na tyle często trzeba o tym mówić, na tyle zwracać uwagę, że to jest po prostu ważne dla danej grupy obywateli, czy dla obywateli w ogóle, żeby nie dać niejako wyjścia. Do tego trzeba doprowadzić. Znaczy, polityków można tylko, wiem, że mówię też o sobie, zapędzić w pewnym sensie w kozi ruch, kiedy nie mają wyjścia i muszą poprzeć coś, co odbiera im władzę. To jest jedyna szansa, żeby zrezygnowali ze swojej władzy, a tutaj musieliby zrezygnować choćby z tego, że mogliby decydować się, jaki projekt przechodzi, jaki projekt w ogóle jest procedowany, a jaki nie. Tutaj wymuszenie na politykach rezygnacji ze swojej władzy jest cholernie trudne i tylko i wyłącznie taką bezpośrednim szantażem politycznym, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale chodzi o to, że po prostu nie dać wyjścia Prawa i Sprawiedliwości, żeby musieli to poprzeć, choćby przy łzy. Naprawdę pan jest przekonany, że partie opozycji totalnej są w stanie poprzeć projekt tego okropnego pisowskiego prezydenta? Tu rzeczywiście zwraca pan uwagę na ciekawą rzecz. Myślę, że prędzej niż Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja powiem tak, w 2013 roku dokładnie dostaliśmy takie stanowisko z Platformy Obywatelskiej i ono, zacytuję fragment, że nasza propozycja w tej chwili, którą złożyliśmy do prezydenta i w tej chwili jest rozmowa o niej, cytat, stanowi zbyt głęboką ingerencję w obowiązujący na mocy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej system prawny państwa, by w tym kształcie w chwili obecnej można było ją złożyć jako projekt do nas członkowskich. A to jest z okresu, kiedy byli większości, tak? Tak. No. To jest jakby odpowiedź. I teraz stanowisko PiS-u, które było wcześniej, nie byli w opozycji, bardzo pozytywne, no okaże się, że jest to daleko idący projekt. No to jest taki never ending story. Nikt z polityków nie chce, jak nie jest przymuszony do tego pozbycia władzy. I to jest rzecz, którą niestety trzeba brać pod uwagę, że mało jakich polityków stać na to, żeby zrezygnować z subwencji, zrezygnować z rzeczy, które stanowią o ich władzy czy o ich mocy stanowienia. To jest problem, ale wierzę głęboko, że taka pewna nacisk społeczny no, zmusi, czy obawa przed utratą popularności i ewentualnego reelekcji zmusi tą czy inną partię do tego, żeby większościową, bo to tylko dotyczy większościowej. Opozycja zawsze będzie proobywatelska, choćby nie wiem co. Problem większości. Jeśli mogę. Jakakolwiek ona nie byłaby. Chciałbym zwrócić na taką wieczną zasadę. W polityce nie ma wiecznych wrogów i przyjaciół. Są tylko wieczne interesy. To jak Wielkie Brytanie. Kiedyś Churchill powiedział, że nie ma... On posparafrazował to na siebie. No tak, ale to trochę spróbował pójść za kuluary. Jakby pan poseł powiedział, bo pan się spotyka, tak? Rozmawia, spotyka się w kuluarach, spotyka się, nie wiem, w stołówce sejmowej. I tak po ludzku, czy pan wyczuwa w aktualnym parlamencie, że tam jest taka postawa, żeby właśnie się podzielić? Bo jedno to jest taka sytuacja oficjalna, tak? A druga taka ludzka. W ilu procentach posłów aktualnych jest taka chęć, czy postawa, żeby się oddać trochę tej władzy i posunąć na kanapie, na której siedzą? Myślę, że jeżeli powiedział, że 5% w ogóle o tym myśli, to w ogóle zastanawia się nad tym problemem, to byłoby dużo. Tak bym wręcz określił. Większość po prostu nie zajmuje się tym tematem i absolutnie nie myśli o takim zagadnieniu jak projekt obywatelski. Będzie myśleć, jak będzie im potrzebny. To jest ciekawsze, czy utrzyma się mój kolega na stołku ministra, czy jak spotkam się z tym, to czy uda mi się jakieś tam swoje rzeczy. Nie mówię, że to jest jakaś korupcja czy zła, ale jakieś rzeczy ważne na przykład dla regionu po to, żeby miał reelekcję załatwić, tak? I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy dużo istotniejsze i bardziej zajmujące niż,
niż jakieś tam podzielenie się władzy, w ogóle nikt o tym nie myśli. Tak myślę, że tak to wygląda. Jest grupa polityków, która będzie chciała to wykorzystać politycznie. Mam świadomość, że możemy też sami być o to posądzani, ale to jest kwestia, i tu trzeba dać bardzo dużo energii nie tylko waszemu instytutowi, ale wszystkim innym organizacjom, żeby pchnęły i wymusiły, tak jak parę innych rzeczy w historii polskiego parlamentaryzmu zostały wymuszone społecznie, to żeby to się udało. To ja powiem Państwu, bo w tej historii jeszcze tego nie powiedziałem, że w tej historii kampanii, to co my dostrzegamy niestety, jeśli chodzi o stronę społeczną, że jest taka sytuacja, że jest ileś tych komitetów, które zbiera te 100 tysięcy podpisów, natomiast już w 2012 roku, kiedy prosiliśmy te komitety o to, żeby wydelegowały jakiegoś swojego przedstawiciela do pracy nie nad tematem inicjatywy ustawodawczej dotyczącym ich pola zainteresowania, tym tematem merytorycznym, tylko nad samą ustawą, czyli zmianą systemową, tak? No to naprawdę nie było specjalnie dużego aplauzu, żeby pracować właśnie nad taką zmianą ustrojową, systemową, tak? To, co Paweł Kukiz często podkreśla, tak? I de facto faktycznie tak jest, że tych organizacji społecznych, które zajmują się nie jakimś wybranym wycinkiem rzeczywistości, tylko próbują, tak jak w przypadku tej ustawy, ona zmienia układ sił i jest korzystna dla różnych organizacji społecznych, inicjatyw, niezależnie od tego, jakim tematem się zajmują. I bardzo trudno przekonać ludzi, żeby tutaj włożyli jakiś wysiłek w to, żeby albo nad tym pracować, albo tak jak Pan teraz opowiada, żeby no jakby lobować czy rzecznikować za tym i próbować tą zmianę ustrojową faktycznie, bo to jest tak duża abstrakcja, trudno tutaj faktycznie znaleźć sojuszników również w organizacjach społecznych, tak? My na przykład takie protesty, Państwo pewnie pamiętacie, działkowców, tak? Oni też składali inicjatywy uchwały ustawodawcze, tak? Państwo Elbanosy, których doceniliśmy 2 lata temu, daliśmy im nagrodę za najlepszą kampanię obywatelską. Jeszcze mógłbym wymieniać kilka takich głośnych projektów. My wszyscy do nich się zwracaliśmy z prośbą o to, żeby poświęcili trochę czasu na poprawę tego narzędzia, z którego korzystają, czy korzystali w jakimś wybranym fragmencie rzeczywistości, tak, społecznej. I to zawsze no, z niesłychanym trudem się... Znaczy, nie, było to niesłychanie trudne, żeby ich przekonywać, no bo też prawda jest taka, że po prostu organizacje społeczne i w ogóle inicjatywy społeczne dzisiaj w Polsce są po prostu bardzo słabe, tak? I tego czasu jest zawsze mało. Pytanie, czy nie konkurują też ze sobą? Też to łatwiej zbierać podpisy, no to tworzy sobie konkurencję. Natomiast wracając do tego układu... Nie, ja bym tutaj jednak stał jako stary NGO-sowiec. Nie jest aż tak źle. Stanął jednak w obronie, to nie chodzi chyba o konkurencję. Raczej to są właśnie kwestie braku też i finansowania dla działań. Tak? Bo tak jak mówiłem o tej paremii starej okropni, to wymaga naprawdę, działania rzecznicze wymagają nakładu ogromnego czasu, wysiłku i też pieniędzy, bo jeżeli chcemy wyjść z bardzo dobrą propozycją, z bardzo taką konkretną, po to, żeby być partnerem na przykład dla parlamentarzystów, a partie polityczne, kluby poselskie mają zaplecze eksperckie. Więc po to, żeby ten partner społeczny był partnerem też w takim w działalności, no musi mieć na najwyższym poziomie propozycję i też ekspertów. I to może trwać przez wiele lat. To nie jest projekt roczny, nie jest projekt półroczny, czasem kilkuroczny, kilkuletni, kilkarocznych projektów można w środku realizować. Mówię to z pełną premedytacją, bo to właśnie się poszukuje takich kilku projektów, które mogą
sfinalizować jedną większą akcję, tak? Kilku rocznych, półtorarocznych projektów. I to jest właśnie moim zdaniem taki infrastrukturalny, finansowy problem. Mało środków na działalność rzeczniczą. Być może coś się zmieni, natomiast no, tutaj to jest główny taki powód, który no, blokuje. No, kończy się projekt, trzeba myśleć co dalej. I czasem jest sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, tak, pracownicy kończą pewne zadania, przechodzą do innych albo w ogóle do innych instytucji. Także tutaj jak z mojego doświadczenia, jeszcze kiedy pracowałem w organizacji pozarządowej, no to był problem, to było ogromne wyzwanie, żeby poprowadzić przez kilka lat. Ale warto, naprawdę warto ten wysiłek podjąć, no, dlatego też kibicuję tutaj, no, jeżeli będziemy mogli. To jeszcze na koniec jeszcze powiem, bo a propos tego układu sił w parlamencie, no my zaprosiliśmy też dzisiaj, ja przepraszam, nie zmieniłem pana wicepremiera na początku, ale zaprosiliśmy też wicepremiera Piotra Glińskiego na to spotkanie. No nie bez kozery, bo wicepremier Gliński po prostu od wielu, wielu lat zajmuje się społeczeństwem obywatelskim. Ja państwu przeczytam taki fragment z jego książki z 2006 roku, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Cytat. Podstawową blokadą samoorganizacji obywatelskiej w Polsce jest więc niechętna sektorowi pozarządowemu postawa większości polskich elit. Nie tylko zresztą elit politycznych, ale także kulturalnych, medialnych, biznesowych, a nawet intelektualnych. Stosunek tych kręgów do idei oddolnej samoorganizacji społecznej zawiera się w postawach politowania i pogardliwej wyższości. 2006 rok, wicepremier aktualny Piotr Gliński. Aż się prosi, żeby pan wicepremier faktycznie był naszym sojusznikiem, kiedy ta potencjalnie ta inicjatywa prezydencka ustawodawcza wpłynie do parlamentu. No bo te słowa upłynęło 10 lat, tak? A moim zdaniem 11. Dużo się nie zmieniło. Tak? Też nawet doświadczamy tego w tym obszarze szczególnie medialnym, powiem państwu. Jak zaczynaliśmy kampanię 2012, to w telewizji publicznej nie mieliśmy ani minuty nigdy czasu antenowego na powiedzenie o tym, czego dotyczy nasza kampania. Tak? Może były setki, tak? Tam 10 sekund, 5 sekund, ale to też trudno mi sobie teraz znaleźć w pamięci. I powiem tak, nastąpiła zmiana układu sił, zmieniła, telewizja publiczna jest jaka jest, no trudno, długa dyskusja mogłaby teraz trwać na temat tego, jaka ona jest, ale powiem państwu, że po zmianie układu sił też nigdy nie zostaliśmy zaproszeni do telewizji publicznej, żeby po prostu powiedzieć o tym, czego to dotyczy, dlaczego to jest ważne, co się dzieje teraz w Kancelarii Prezydenta, jak nad tym pracujemy, to naprawdę by też pomogło tej kampanii jej dynamice, tak? Więc 2006 rok, Piotr Gliński, jeszcze wtedy nie wicepremier, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiaj mam wrażenie, że po prostu mało się zmieniło. I to pokazał właśnie. Słucham? To właśnie pokazał, jak traktuje dzisiejszy. Nie no, umówmy się, że dzisiaj jest ekspoze. Dzisiaj nie jest szczególny też dzień, tak? Nie wyzłośliwiałbym się dlatego, że dzisiaj jest szczególny dzień. Tak, jak to tam. Jeśli mógłbym. Ja tak zastanawiam się nad tym układem sił i kiedy tego typu ustawa może być przegłosowana. Ja sądzę, że najlepszym momentem jest koniec kadencji, gdy aktualna władza jest już świadoma, że władzę odda i wtedy podrzuci tę ustawę, żeby osłabić rządy następne zwycięzcy. Niestety Platforma w 2015 nie była przekonana, że władzę straci, więc nie była skłonna. A ta władza będzie przekonana? Sądzę, że za 6 lat będzie przekonana. Za 6 lat? Tak. Mamy czekać 6 lat. Niestety, za 2 lata nie ma szansy, za 6 lat. 8 lat cyklu zużycia władzy to jest ten cykl, który funkcjonuje. Zakładam, że za 6 lat ta władza obecna będzie bardzo skłonna poprzeć ten wniosek, żeby
obywatele przejęli władzę po jej rządzie. Nowo mianowany premier mówił o 16 latach. Dobrze, mamy... Ale to jest jedyny warunek, to jest po prostu, to tak zadziała. Coś w tym jest. Być może ten vacatio legis, że będzie działać od następnej kadencji. I teraz jak stracimy, pod warunkiem, że stracimy władzę. Znaczy, myślę, że perspektywa wszystkich jest taka sama, że ważne, żeby to w końcu było. Jeżeli to będzie nawet vacatio legis 2 lata, to lepsze te 2 lata, kiedy już jest wiadomo, że to zadziała, niż nic. No. Dlatego ja bym sugerował rozmawiać z obecną władzą, bo łatwiej przekonać się taką argumentacją. Jaką? Że za chwilę może ci się przydać. Jak dobrze. Ostatni głos dla panelistów. Ostatni? No, szanowni państwo, myślę, że nie ostatni w ogóle dzisiaj akcji. Tak? Mam nadzieję, że będziemy mogli właśnie współpracować w dalszych działaniach. Szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę. Bardzo cenna inicjatywa, bardzo ważna i tutaj na podstawie zarówno naszych analiz, jak i właśnie głosów, które są dla nas najważniejsze, głosów obywateli. Obywatele są zainteresowani rozwojem instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, właśnie wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom, czyli mówimy tutaj o elektronicznym składaniu podpisów, większych gwarancjach. I to są właśnie te skargi dotyczące wyłączeniu całkowitemu dyskontynuacji prac. I jak słyszę, jest to na dobrej drodze, trzymam kciuki i jeszcze raz deklaruję współpracę i otwartość na dalsze działania. Mam nadzieję, że zakończą się skutecznie i tutaj instytucja ta ważna będzie funkcjonować sprawniej i lepiej. No i z większą korzyścią dla nas wszystkich. Ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się do tej pory zaangażowali i angażują w to, bo to jest niesamowite, że są w Polsce obywatele, którzy czują, jak bardzo to trzeba zmienić. To jest niesamowite, że poświęcają swój czas i energię po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. To trzeba doceniać i przy każdej możliwej okazji być wdzięcznym tym organizacjom, które się angażują w tego typu sprawy, bo ja wierzę głęboko, że tylko i wyłącznie takie oddanie demokracji, prawdziwa demokracja może sprawić, że będziemy po prostu żyć w lepszym kraju. Dziękuję. Ja przede wszystkim państwu dziękuję, że byliście. Będziemy na stronach Obywatele Decydują informować, co się dzieje dalej. Nagranie z tego dzisiejszego spotkania znajdzie się na serwisie YouTube. No i proszę o trzymanie obywatelskich kciuków za dalszy rozwój wypadku. Dziękuję bardzo.